Witamy na Międzynarodowej Letniej Akademii Jazzu ISIA 2022. W tym roku, jak i również w kilku latach poprzednich, zajęcia dydaktyczne odbywają się w budynku Akademii Muzycznej w Krakowie przy ulicy Tomasza, za co władzom uczelni bardzo dziękujemy. Wizytówką Akademii od samego początku istnienia jest współpraca z międzynarodową kadrą z USA, Austrii oraz Niemiec. Przez 26 lat Akademia wykształciła całe pokolenie artystów, którzy są obecnie uznanymi muzykami, koncertują po całym świecie i nagrywają płyty solowe. A oto relacja, jak wyglądała 26. Międzynarodowa Letnia Akademia Jazzu ISIA 2022. Witam serdecznie, jesteśmy pierwszego dnia naszych warsztatów. W tym roku mamy aż 105 uczestników, więc organizacyjnie będzie to niemałe wyzwanie, ale jestem pewna, że podołamy. Jak co roku. Na razie zostaw.
runda. To właśnie cieszymy się, że Letnia Akademia w tym roku się bardzo udała, jak zresztą zwykle. I zapraszamy do Krakowa co roku, bo Kraków to miasto jazzu, a Letnia Akademia Jazzu jest dla młodych ludzi, którzy w przyszłości będą wybitnymi artystami tej muzyki dla Państwa. Będą występować w Polsce i poza granicami kraju, wszędzie, na całym świecie. No, I won't be afraid. No, I won't.
Także tak wyglądała 26. Letnia Akademia, Międzynarodowa Letnia Akademia Jazzu. Mój szósty raz udział w kadrze ze wspaniałym profesorem, jak widzicie, Leszek Żądło. W tym roku, słuchajcie, rekordowa klasa, 21 osób. Mieliśmy 15 saksofonistów, mieliśmy 4 klarnecistów, mieliśmy 2 flety. No, klasa dość pokaźna, jak widzicie, duży rozstrzał poziomu. Byli ludzie zupełnie początkujący, ale też byli ci bardzo zaawansowani. Także dla nas dydaktyczne wyzwanie. Bardzo dziękuję za zaproszenie po raz kolejny i cóż, zapraszam na przyszłoroczną 27. edycję tej Akademii. Mam nadzieję, że również znajdę się w kadrze. Jeżeli się zastanawialiście, dlaczego mnie nie było prawie w ogóle w tym filmie, prawie w ogóle tam się nie pojawiłem, no to odpowiedź oczywiście jest prosta, ponieważ ja głównie kręciłem za kamerą. Również dziękuję młodzieży, która była na tej Akademii, ponieważ część materiałów jest właśnie od Was, także tutaj bardzo dziękuję. Zastosowaliśmy w tym roku system wysyłania filmów na wspólny dysk. Ja z racji oczywiście tego, iż działalność koncertowa w środku lata jest dość bogata, nie na wszystkim mogłem
tam być. Natomiast bardzo dziękuję młodzieży, która była właśnie na Letniej Akademii Jazzu, za wysyłanie mi filmów, ponieważ umożliwiło mi to właśnie zrobienie tego vloga. Także pokłony. No i cóż, ja zapraszam w 2023 roku na 27. edycję Międzynarodowej Letniej Akademii Jazzu ISIA 2023. Mam nadzieję, że również z moim imiennikiem Leszkiem Żodło będziemy właśnie prowadzić tą klasę. I cóż, no mam nadzieję, że również będzie tyle samo chętnych do klasy saksofonu, fletu oraz klarnetu. Zatem za vloga bardzo dziękuję. Jeżeli wam się podobało, to dajcie łapkę, będzie mi bardzo miło. Zapraszam i do zobaczenia w kolejnych odcinkach na Lenny Music. Trzymajcie się ciepło, pa!